Dobry wieczór. Na Messengera od znajomego z Facebooka dostałem taką prośbę, żebym poruszył temat rozładunku z zabudowy, gdyż na jego budowie kierownik nic z tym sobie nie robi. No to poruszam. Poprzedni mój film, tu będzie link, gdzie rozładowuję cegłę. Przyjrzyjcie się tam i właśnie robię rozładunek z zabudowy. Jak zauważyli tam koledzy, czy tak mogę ich nazwać, jest to, coś im tu nie pasuje. Poprosiłem o to, żeby wyjaśnili, jak to powinno wyglądać. Gdyż ten film był wrzucony specjalnie. I to mieli zauważyć. I mam nadzieję, że ci właśnie subskrybenci napiszą, czy tam, czy tu pod filmem, co w rozładunku jest nie tak, jeżeli robimy go z zabudowy. Często gęsto budowa ma na przykład 1000 metrów kwadratowych powierzchni, a teren pod nią ma 1100. Jest mało miejsca. Zatem czasami rozładunki są z zabudowy. Jeżeli teraz rozładowujemy z zabudowy, czyli z ulicy, to ta ulica powinna być wyznaczona i wstrzymany na niej ruch. Czyli powinien być ktoś, kto zatrzyma ruch podczas podnoszenia, ktoś, kto haczy i sygnalizuje operatorowi. Powinny być wyznaczone słupki i podczas podnoszenia wstrzymywany jest ruch całkowicie i wtedy bezpiecznie transportujemy na budowę. Później ruch puszczamy dalej, przygotujemy się do następnego rzutu. No ale właśnie, słupki, jakieś taśmy, cokolwiek, czy zatrzymany ruch. W filmie, tam na wyspie, macie zrobione tak, że nie jest to ulica, ale jest to miejsce publiczne, gdzie widać, że są dzieci. No i teraz można by mi było zarzucić, czemu ja tak robię. Poruszałem się w lewo, więc nie jechałem nad nimi, ale kto jest od tego, żeby takie środki bezpieczeństwa zastosować? Bo przecież nie operator. I przecież sami budowlańcy mają to robić, czy odgórnie ma być to kazane? Gdzie są jakieś słupki do tego przeznaczone i to wszystko? Ja na tej budowie pytałem się, jak to tam wszystko wygląda, czemu to tak rozładują. Powiedziano mi, że tak jest. I tyle. Na tej budowie, gdy się tak zapytałem, to już podpadałem. A przecież obiecałem pośrednikowi, że nie będę pyskował. No ale skończyło się to tak, że no przecież podniosłem kwestię rozwalonego bojlera. I mnie z tej wybudowy przenieśli. Bo jak się za dużo pyskuje, to tak jest. I tu, zobaczcie, ja jestem na budowie, większej niż kolega, mówię takie coś, a co dopiero budowa mniejsza, gdzie jest gdzieś na oboczu i tam kierownik ma władzę totalną. Co najlepsze, polecam wam teraz sprawdzić w internecie coś takiego jak porozumienie dla bezpieczeństwa w budownictwie. Jeżeli ktoś pamięta mój film, który wstawiałem, musiałem go usunąć, bo oczywiście znowu dostałem nakaz, jak sobie ładuję stal do kontenera, i to nawet na budowie, kazano mi ten film usunąć. Ale jak ktoś kojarzy tą budowę, to wie, co to za firma. I tu taka mała niespodzianka. Ta firma jest w porozumieniu dla budownictwa. Czyli firma, która powinna dawać przykład, tego nie robi. A co będzie robiła firma mała, która w takim porozumieniu nie jest? Ale tak to jest, jak się zakulisowo ugaduje. Bo z tego widać, że no wychodzi tak jak wychodzi. Czyli jeżeli budowa jest w miejscu publicznym bardzo, to jeszcze coś tam jest przestrzegane. Ale jeżeli budowa jest gdzie indziej, na uboczu, to tak to właśnie jest. Co do laczków Kubota, bo chyba Kubota to były. Operator, tak jak pokazywałem, jeżeli nie ma klimatyzatora, jest gorąco w kabinie. Gdybyśmy mieli tam siedzieć w butach, jeżeli ktoś w ogóle dostanie buty, bo na zleceniach to my mamy dbać o ubiór,
na umowach o pracę często, gęsto nie ma czegoś takiego, to takie buty z blachami u góry grzeją jeszcze bardziej w takim piekarniku, co powinniście zrozumieć, bo jeżeli tu się grzeje, a nie ma klimatyzatora, to co dopiero robi się w waszych butach? Można sobie nogi odparzyć. Kolega posługiwał się laczkami, żeby takiego właśnie efektu nie uzyskać. No ale co dalej? No tu poruszana jest też kwestia, że powinny być to buty letnie. Ale pracownika na tego nie stać, jeżeli pracodawca mu ich nie zapewni. A jest to jego obowiązek. Nie mówię już o spodniach i na przykład zimowej partii ciuchów, bo taka się wam należy. No ale skoro pracownicy, no nie pracownicy, zleceniobiorcy tak chętnie podpisują umowy właśnie na zlecenia lub są do nich zmuszani, bo inaczej pracy nie dostaną, bo tylko to oferuje pośrednik, wtedy to oni muszą zabezpieczyć się w ciuchy robocze. Czy wam się to tak opłaca? Czy tak chętnie dalej chcecie zleceniówki? Bo teraz, tak jak była sytuacja tu w Bydgoszczy, że pewien operator się spruł, że dostał mandat za mnie, bo ja zleciłem kontrolę na budowie, on dostał mandat za to, że nie miał paska pod brodą. Jak się go zapytałem, na jakiej był umowie, to właśnie na zleceniówce. 500 zł, tak się chwalił. Dziękuję bardzo.